Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przygotowań BM-ki do podróży ciąg dalszy. Stelaż na kufry już gotowy, wszystko poskręcane na gotowo. Bardzo jestem zadowolony z tego, jak wyszło. Odległość zachowana taka sama. Środek ciężkości nisko. Nic tutaj nie lata. Wszystko stabilnie, nic nie powinno się tutaj złamać. Tu jedyny problem, jaki mnie napotkał, to tutaj źle wymierzyłem, bo patrzcie, tutaj jest odległość inna. Kierunkowskazu od kufra, a tutaj inna i tu po prostu kierunkowskaz mi się nie zmieścił, ale już sytuacja opanowana. W tylnym zacisku są nowe klocki, bo tamte były w kiepskim stanie, to wymieniłem. Na górę tutaj między kufry zamontuję namiot i tutaj jeszcze będą dwie karimaty. Dzięki temu Ada na plecach będzie miała tylko mały plecak i będzie jej się jechało znacznie wygodniej. Przednie zaciski wymieniłem od tamtej BM-ki, którą mam na podnośniku. Tu tłoczki i klocki hamulcowe są w bardzo dobrym stanie. Przyszedł mi też dzisiaj przewód hamulcowy metrowy, dłuższy, bo na tej kierownicy nie sięgał tamten poprzedni. Zaraz to zamontuję i odpowietrzę. Popatrzcie, jaki tutaj fajny patent BM-ka ma. Kierownica jest na gumach. Dzięki temu w długiej podróży ręce się nie męczą. Ciekawe, jakby się sprawdziło, jakby takie rozwiązanie zastosować w motocyklach enduro. Wydech już jest seryjny, bardzo cichy. Nie będziemy zwracać uwagi policjantów albańskich, czarnogórskich. Nie powinni się do niczego przyczepić. Tutaj sobie wczoraj sprawdziłem bezpieczniki. Muszę jakieś zapasowe wziąć na podróż. No i tutaj na dzisiaj jeszcze cel to jest zamocować tą torbę na bak, bo tutaj miałem takie uchwyty, ale zostały ucięte. Jakieś tutaj trzeba zrobić mocowanie, żeby się to dobrze trzymało. No i słuchajcie, zupełnie niespodziewanie odezwał się do mnie Piotrek z serwisu motocyklowego z firmy Fastbike, który zaoferował mi swoje wsparcie. Oglądał na YouTubie moje filmiki i chce się jakoś dołożyć. I ustaliliśmy, że formą wsparcia jego będzie to będzie zakup takiego zestawu do naprawy opon. Każdy podróżnik, jak oglądam filmiki, taki posiada. Zaraz wam pokażę, na czym to polega. Tutaj nawet w tylnej oponie mam takie coś wsadzone, czyli ktoś kapcia już złapał. Jak złapiesz kapcia, wyciągasz gwoździa, wkręcasz później sobie taki bolec, wyciągasz, powiększasz otwór, wsadzasz taki sznur, odcinasz ten sznurek i jest podobno dziura załatana, a w wentyl wsadzasz taki nabój, który jest w zestawie, no i on napompuje ci koło. Zobaczymy, sprawdzimy, przetestujemy. Super, dzięki Piotrek za wsparcie. No i Piotrek zadeklarował się też, że wesprze serię Bieda Enduro, bo też mu się podoba. Więc naklejki Fastbike wylądują i na BM-ce, i na Detce. Na BM-kę nakleję też naklejki Krzysztofa. Dzięki jego wsparciu projektu Bieda Enduro sporo kasy zaoszczędziłem na Detce, którą po prostu mogę przeznaczyć na przygotowanie BM-ki do podróży. Piotrkowi też w jednym odcinku zrobię wjazd na garaż, jak będę odbierał ten zestaw, bo ma bardzo fajny serwis, sporo ciekawego sprzętu tam u niego można zobaczyć. Mam nadzieję, że dalej jest, to wam pokażę BMW S1000RR, wersję torową. Bardzo fajny i mocno poprzerabiany motocykl. Takie linki sobie kupiłem do zamocowania karimat i namiotu. Zaraz zobaczymy, jak się będzie trzymać. Elegancko, wezmę to, spakuję jeszcze w jakiś pokrowiec, żeby nie raziło, albo odwrócę karimaty na drugą stronę. Zaraz jadę zrobić rundkę, jak to się trzyma. Wygląda na stabilne. Ta pompa paliwa mnie trochę niepokoi, bo syczy jak dziki wąż. Tak głośno raczej nie powinno być. Nie wiem, jak tam w waszych BM-kach, pytanie do posiadaczy. Czy też jest taka głośna, czy wystarczy tylko filtr wymienić. Ja to będę rozbierał i muszę to wszystko sobie sprawdzić przed podróżą. Ale macie już doświadczenie jakieś z tą pompą? Żeby mi się w podróży z nią nic nie działo. Teraz ciszej, ale... Nie no, syczy, głośna jest. Szczelnie, nic nie cieknie, wszystko super. Tutaj tylko ten wyciek muszę zlikwidować. Spuścić płyn chłodzący, to akurat sobie go wymienię. I olej w silniku też wymienię. Więc gaszę, silnik nagrzany i... Zaczynam tutaj spuszczać.
Miałem już nic nie rozbierać, ale chcę sobie jeszcze wszystko tutaj posprawdzać. Popatrzcie, jak to wszystko wygląda. I druga strona. Zdemontowałem też ten dekiel, odsłoniła mi się tu pompa olejowo-wodna. Muszę tutaj zobaczyć, skąd to cieknie. Pompa olejowo-wodna. Wszystko sobie rozebrałem, żeby sprawdzić. Zobaczcie, jak przewody ktoś połączył, nawet nie zlutował. Ten simmering trzeba wymienić. Wszystko jasne, tutaj ten simmering był stary, sparciały i puszczał. I tutaj się lał się płyn i tu dałem też. Tylko ten simmering trzeba wymienić prawdopodobnie. Problem z głowy.